Blondynka i prawnik siedzą obok siebie w samolocie. Prawnik pyta blondynkę, czy nie zechciałaby zagrać z nim w ciekawą grę. Blondynka mówi, że jest zmęczona, odwraca się do okna i próbuje zasnąć. Ten jednak nalega i wyjaśnia, że gra jest bardzo prosta i wesoła. Mianowicie będą zadawać sobie pytania, i jeśli któreś nie zna odpowiedzi, płaci pięć dolarów. Blondynka ponownie odmawia i znów próbuje zasnąć. Ale prawnik nie daje jej spokoju i proponuje inny układ. Jeśli ona nie będzie znała odpowiedzi, płaci 5 dolarów. Jeśli natomiast on nie będzie znał odpowiedzi, płaci 5 tysięcy dolarów. To przykuwa jej uwagę. Poza tym i tak zdaje sobie sprawę, że on nie da jej spokoju, dopóki nie zagrają w tą grę, więc zgadza się. Prawnik zadaje pierwsze pytanie: Jaka jest odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem? Blondynka bez słowa sięga do portfela i wyjmuje banknot 5 dolarów. Ok, mówi prawnik. Twoja kolej. Co to jest? Wchodzi na górę na dwóch nogach, a schodzi na trzech? Prawnik jest zaskoczony. Wytęża umysł i nic. Dzwoni do znajomych, wysyła maile, przeszukuje internet i nic. Po godzinie poddaje się i wypisuje czek na pięć tysięcy dolarów. Ona przyjmuje, odwraca się i próbuje zasnąć. Prawnik jest jednak ciekaw odpowiedzi i pyta: Co to jest? Co wchodzi na górę na dwóch nogach, a schodzi na trzech? Blondynka odwraca się i wyciąga banknot pięć dolarów.